Nowenna do świętego Michała Archanioła, proś o pomoc księcia Wojska Niebieskiego, dzień czwarty, 23 września. Jednocześnie taka osoba pokłada ufność we wstawiennictwo i opiekę Michała Archanioła według rycerskiej zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W ten sposób powstaje duchowa wspólnota rycerzy Boga. Inwokacja. Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać Twój nieskończony majestat, wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i orędownika. Pragniemy tak jak on adorować Twoje boskie oblicze i odważnie stawać w obronie Bożej chwały. Chronimy się pod Jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas wszelkimi potrzebnymi łaskami. Litania do świętego Michała Archanioła. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Michale, przepojony mądrością Bożą, módl się za nami. Święty Michale, doskonały adoratorze Słowa Wcielonego, módl się za nami. Święty Michale, ukoronowany szacunkiem i chwałą, módl się za nami. Święty Michale, najpotężniejszy książę w zastępach Pana, módl się za nami. Święty Michale, chorąży Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami. Święty Michale, strażniku raju, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku i pocieszycielu ludu Izraela, módl się za nami. Święty Michale, twierdzo Kościoła wojującego, módl się za nami. Święty Michale, chlubo i radości Kościoła triumfującego, módl się za nami. Święty Michale, szańcu prawowiernych, módl się za nami. Święty Michale, siło tych, którzy walczą pod sztandarem krzyża, módl się za nami. Święty Michale, światłości i otucho dusz w godzinie śmierci, módl się za nami. Święty Michale, najpewniejszy wspomożycielu, módl się za nami. Święty Michale, nasz wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach, módl się za nami. Święty Michale, heroldzie wyroku wiecznego, módl się za nami. Święty Michale, pocieszycielu dusz pozostających wśród ogni czyśćcowych, módl się za nami. Święty Michale, któremu Pan powierzył odprowadzenie dusz po śmierci, módl się za nami. Święty Michale, nasz książę, módl się za nami. Święty Michale, nasz obrońco, módl się za nami. Święty Michale, święty Boży, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, uświęć nas nieustającym błogosławieństwem i obdarz przez wstawiennictwo świętego Michała tą mądrością, która nauczy nas szukać skarbów w niebie i zamieniać dobra doczesne na wieczne, który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen. Czytanie. List do Efezjan, 6 rozdział, 10 do 20 wersety. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata, tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przypasawszy biodra wasze prawdą i oblukłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. Rozważanie. W średniowieczu znany był obrzęd pasowania na rycerza. Giermek, który towarzyszył rycerzowi w jego przygodach, w pewnym momencie sam mógł przyjąć miecz i stać się rycerzem. Pasowania dokonywał król lub książę. Sam obrzęd miał charakter religijny i stał się podstawą etosu rycerskiego. Odbywał się najczęściej w zielone świątki. Miecz przekazany przyszłemu rycerzowi spocząć musiał na ołtarzu w kaplicy lub w kościele na znak uświęcenia boju, który stoczyć przyjdzie w obronie wiary i seniora. Obrzęd często wiązał się także z hołdem lennym, czyli przysięgą wierności względem władcy. W zamian za to rycerz lub wasal otrzymywał w posiadanie dobra, a sam zobowiązywał się do obrony seniora, któremu przysięgał. Kultura rycerska i związane z nią obrzędy miały wpływ także na kult świętego Michała Archanioła, dlatego też w średniowieczu rzadko przedstawia się go w lnianej szacie, a przyobleka się go w strój rycerski. Nazywa się go od tego momentu także księciem wojska niebieskiego. Święty Michał staje się wzorem dla rycerzy, jest uosobieniem szlachetności i walki w obronie chwały Bożej. Współcześnie podobną formą przysięgi rycerskiej jest znana modlitwa, którą nazywamy aktem poświęcenia się świętemu Michałowi Archaniołowi. Jest ona wyrażeniem oddania się Bogu i wezwaniem obranego patrona. Z tej treści wynika, że na świadków tego chwalebnego wyrażenia woli powołuje się cały świat duchowy. Złożenie obietnicy szerzenia czci i chwały jest zaszczytem dla osoby, która ją składa. Jednocześnie taka osoba pokłada ufność we wstawiennictwo i opiekę Michała Archanioła według rycerskiej zasady. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W ten sposób powstaje duchowa wspólnota rycerzy Boga, którzy nazwani zostać mogą także wojownikami Michała Archanioła. Po dokonaniu tego aktu życie duchowe staje się prawdziwym bojem. Ci, którzy poświęcają się świętemu Michałowi, muszą liczyć się z tym,
że przeciwnik wytoczy przeciwko nim wszelkie możliwe siły, rozpocznie się walka, która swój początek miała już w niebie, światłość stanie do walki z ciemnością. Wynik tej walki jest jednak przesądzony z zawołaniem, któż jak Bóg. Nie może bowiem konkurować żaden przeciwnik. Warto zatem odmówić akt poświęcenia jako wyraz naszego oddania i wiary we wstawiennictwo i pomoc księcia Wojska Niebieskiego. Akt poświęcenia się świętemu Michałowi Archaniołowi. O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do Ojczyzny Wiecznej. Amen. Prośby. Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego Słowo na wzór aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do Niego, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami. Panie, za pośrednictwem aniołów przyjmij nasze prośby, niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło. Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi zwiastować pokój ludziom. Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej społeczności świętych. Niech święty Michał zaprowadzi duszę wiernych, zmarłych do światłości wiekuistej.